Jestem Januszem, no i rządzę tu na dzielni. Powitajcie nowego kierownika rafinerii, no bo sobie jadę i ja mam tutaj broń. Przykładam jutro ziomkowi tutaj schroń. Boże, ty mnie chroń, bo będę zabijał. Będę ludziom chyba czaszki na pół tu przebijał. Jadę sobie dzisiaj piękną ciężarówką. Jutro nie pogardzę koksu chyba stówko. No bo ja jestem Janusz i nie jestem żaden ham. No bo ja jestem Janusz, dorobię się tutaj sam. No bo ja jestem Janusz, jutro sprzedam 100 gram. Dlatego jutro powiem, że pieniędzy brudne mam. Jestem Januszem koksem i tutaj nie muszę. Nie muszę i ciebie ziomeczku ogłuszę. No bo ja ciebie muszę porwać na napada. Mam pistolet nielegalny, dobrze się składa. No bo ja powiem ci ziomeczku, mam zakuty łeb. Ale jutro będzie napad, napadnięty będzie sklep. No i powiem ci, że i może będzie fart, kiedy Janusz znajdzie ekipę i napadnie tu na bank. No bo ja mogę tak mówić, ja mogę się tutaj gubić. Ja mogę sobie wam wmówić, ja nie będę się tu lubić. I powiem wam, że nie lubię milicji. Będziemy pisać JP do policji. Nie damy się złapać. Nie damy sąsiadowi chłapać. Dobra, wlatujemy, podjeżdżamy na stację. Ostatni kursik i lecimy na wakacje. No bo gradu już zaczyna. Moja żona to Halina, teściowa to Grażyna, która na mnie się wypina. Lecę sobie dobrze, a to jest Orlen. Panie, szykuj mnie kawę na ten dobry dzień. No bo jest już ziomku noc, ja mam na nogach koc. Mogę tak jechać, bo ja czuję bardzo dobrą moc. Wypiłem dwa piwa, no i głowa się ma kiwa. Ale w mojej głowie nie jest pusta, leci oliwa. No bo oliwa to znaczy, że dobrze sobie myślisz. Mam nadzieję, że ziomeczku, po to żeście przyszli, żeby pooglądać ziomeczka co się rusza, żeby pooglądać na RP tutaj Janusza. Bo Janusz będzie koksem, Janusz będzie rządził. Janusz będzie koksem, Janusz coś przyrządzi. Ja mówię dosłownie, ja zrobię tu bimbrownię. Będziemy pędzić bimber i przejmę ten ster. No bo Janusz to nie jest frajer, Janusz pędzi tu bimber. Najlepszy syn Piotr, a ja jestem taki R. I powiem ci, że ej, i powiem ci, że o. Zobaczcie, jak bokiem sobie dzisiaj tu latam. No bo to jest dobre dzisiaj RP. Każdy, kto dłużej ogląda, bardzo dobrze wie, że ten Janusz dobrze tutaj odgrywa. Jak Janusz wchodzi w konwersację, nikt mu nie przerywa. No bo Janusz sobie tu jedzie, a pachną mi to śledzie. Pa, pa, pa.